To znaczy, ta szklanka mogłaby być jednocześnie i tu, i tam. I dekoherujesz, bo jest otoczenie, powietrze i fotony. Czyli my się teraz zbliżamy trochę do teorii, której pan profesor jest twórcą, darwinizmu kwantowego. Dlaczego nazwał pan profesor tą teorię kwantowym darwinizmem? I dla niego grawitacja to nie jest siła, to jest po prostu sposób, w jaki przestrzeń jest zakrzywiona. Nie, no, mi się zdaje, że informacja to jest coś, co jest, to nie jest kategorią pierwotną, jest kategorią wtórną. Mm -hmm. Moim zdaniem są bardzo ciekawe doświadczenia, które są stymulowane próbą zbudowania komputerów kwantowych. Próbą? Mówi próbą. się, że mamy już komputery kwantowe. Różne się mówi. To, że się jest wielkim naukowcem, to nie znaczy, że człowiek nie może błonić. Czy chce pan, pan profesor powiedzieć, że jest pan osobą, która znalazła punkt styku pomiędzy tym, co klasyczne i kwantowe? Ja i moi koledzy. Eee, tak. Ignorancja skazuje człowieka na oryginalność. A my jesteśmy teraz w wyjątkowym miejscu, bo ten garaż za mną to jest garaż, w którym Steve Jobs stworzył wraz ze swoimi przyjaciółmi Apple'a, jedną z najważniejszych marek technologicznych na świecie. I właśnie po to jesteśmy w Kalifornii, żeby odwiedzać najważniejsze firmy technologiczne, odpowiadać na fundamentalne pytania z obszaru technologii. Ale nasz wyjazd nie byłby możliwy gdyby nie partnerzy pozwalający nam tworzyć niezależne materiały. Partnerem tego odcinka jest firma Real Metal, producent i dystrybutor stali, któremu bardzo dziękujemy za wsparcie. I pamiętajcie, ten komunikat miał wymiar reklamowy, ale treść wywiadu, który zaraz odsłuchacie, takiego wymiaru już nie ma. Zapewne większość z Was kojarzy to miejsce z filmu Oppenheimer, a my jesteśmy w Los Alamos, w Nowym Meksyku, przy bazie, w której powstała bomba jądrowa. To miejsce zmieniło świat nauki nieodwracalnie, a może szerzej, w ogóle zmieniło świat nieodwracalnie. I to z tego miejsca chciałem zaprosić na wywiad z profesorem Wojciechem Żurkiem, jednym z najwybitniejszych na świecie fizyków, twórcą teorii darwinizmu kwantowego, twórcą Teorii o zakazie klonowania połączył to, czego nie udało się połączyć do tej pory nikomu na świecie: fizykę klasyczną z fizyką kwantową. Zapraszam. Pan profesor zajmuje się mm, tym, co łączy fizykę klasyczną z fizyką kwantową. Dokładnie. E, dekoherencją. Czym jest w takim razie dekoherencja? A to, to teraz ja mam eksponat. Proszę. No to jest e, znany problem, który Einstein postawił sobie i, i, i swojemu e, e, znajomemu z dawnych czasów, mm -hmm. Maxowi Bornowi. Oboje są w jakimś sensie e, ojcami mechaniki kwantowej. E, Einstein był ojcem, który e, odsuwał się od mechaniki kwantowej w momencie, jak to pytanie postawił. E, pytanie polega na tym, e, że jeśli mamy obiekt jakiś w mechanice kwantowej. To według mechaniki kwantowej wszystkie możliwe stany tego obiektu są dozwolone. Te stany to są nie tylko stany, w którym obiekt jest w jednym miejscu, ale również stany, w którym obiekt jest tu i tam. To znaczy ta szklanka mogłaby być jednocześnie i tu i tam. Czyli to jest tak, jakbyśmy trochę y, puścili monetę, która jednocześnie jest awersem i rewersem? Dokładnie. Ale nie tylko puścili, że ona się obraca. W każdym jednym momencie ta szklanka jest tu i tam. Czyli to nie jest prawdopodobieństwo, że jest albo tu, albo tam. To jest po prostu jest taki stan, który jest, e, e, reprezentuje tą, tą szklankę e, e, będącą i w jednym, i w drugim miejscu jednocześnie. No i to jest e, e, i na końcu tego, tego, tego opisu tego. E, e, Doświadczenia myślowego Einstein stwierdza, że mechanika kwantowa, która na to dozwala, wręcz to, wręcz tego wymaga, jest nie tylko um, niezgodna nie, nie z, z tym, co widzimy, ale wręcz przeczy temu, co widzimy. Czyli coś jest nie tak z maniką kwantową, według Einsteina. Mhm. To jest list, który on napisał do Maxa Borna, chyba 54 czy 55 rok. Rok przed, przed swoją śmiercią. Koherencja to jest to, że ta szklanka może być tu i tam. Po to, żeby ona mogła być w jednym i w drugim miejscu, e, wymagana jest tak zwana kwantowa superpozycja. Mhm. To znaczy, e, e, te dwie e, możliwości są koherentne. Dekoherencja. A dekoherencja to jest to, co pozbawia tą szklankę możliwości bycia i tu i tam. I co pozbawia to, że na nią patrzymy? To, że na nią my, my nie, nie powinniśmy się w, w mieszać w podstawowe sprawy fizyki, przynajmniej nie na tym poziomie. To, co się dzieje, fizyka klasyczna i większość fizyki, która jest robiona teraz, zajmuje się siłami, które istnieją między obiektami. Fizyka kwantowa. E, e, zajmuje się, czy w dużym stopniu jej problem ze zrozumieniem tego, jaki w jaki sposób nasz klasyczny świat wyłania się z niej, polega na tym, że właśnie tam te stany są źle zdefiniowane. Nie są zdefiniowane jako stany, którymi widzimy na co dzień. E, stany w momencie kwantowej są dodefiniowane, dodefiniowane za każdym razem, gdy ktoś robi pomiar. Z tym, że ten pomiar to jest coś. E, e, nie musi być robiony przez osobę, nie musi być robiony przez aparat. Jakiekolwiek korelacja, która e, przenosi informację od obiektu do otoczenia w tym do nas e, może i w końcu do nas mm -hmm. e, gra tą rolę e, e, robienia pomiaru. Po prostu e, e, otoczenie fotony e, e, cząstki powietrza wiedzą, gdzie jest ta szklanka. Mhm. I my wiemy, że one wiedzą, bo patrzymy na nią, czyli nie widzimy, nie jesteśmy, nie dotykamy tej szklanki. E, fotony wpadają do naszych oczu. I to powoduje, że układ kwantowy przestaje istnieć? I to powoduje zaburzenie koherencji. To jest dekoherencja. W tym momencie te dwie różne, przekaz informacji na temat tego, gdzie szklanka jest, e, uniemożliwia tej szklance bycia tu i tam. Musi się zdecydować. Czyli, żebym ja e, e, dopytując, czy dobrze rozumiem, jeżeli tworzymy jakiś układ kwantowy, no. w którym mamy e, stan kwantowy i informacje o nim, tak. to fakt tego, że my mierzymy informacje o stanie kwantowym powoduje, że ten stan kwantowy przestaje istnieć, jest troszkę inaczej. E, polega to na tym, że pewne stany kwantowe są odporne e, na to, co im może zrobić otoczenie. One mogą przetrwać. Czyli jak zaczniemy, jak, jak na, zaczniemy eksperyment z, z układem kwantowym, który jest w superpozycji, jeśli to otoczenie próbuje się dowiedzieć na temat tego, gdzie ten obiekt jest, to koherencja między różnymi położeniami tego systemu zostanie zniwelowana. Natomiast jeśli zaczniemy ten sam eksperyment, od e, szklanki w jednym konkretnym miejscu, mm -hmm. to e, ona zostanie sobie tam. Jej to nie przeszkadza. I to jest najważniejsze, że tak powiem, to, co wynikło z dekoherencji. Że, nie, że to, co, czym, się, czym się Einstein niepokoił, że, że w e, przestrzeni Hilberta, bo tak się to nazywa w ewieńce kwantowej, w której istnieją te różne stany i w którym jest e, bardzo egalitarny stosunek do tych stanów. Każdy z nich ma takie samo prawo do istnienia, e, że jeśli w tej przestrzeni Hilberta, e, e, jeśli ta przestrzeń Hilberta należy do systemu, który oddziaływuje w jakiś konkretny sposób z otoczeniem, to stany, które są otoczenie odporne, są wybierane. Wiem, że przerywam Wam oglądanie tego wywiadu, ale jeśli interesują Was treści, które tutaj udostępniamy, możecie pozostać z nami na dłużej i subskrybować nasz kanał. Czyli my się teraz zbliżamy trochę do teorii, której Pan Profesor jest twórcą darwinizmu kwantowego, czyli że czynniki środowiskowe wpływają na e, stan kwantowy? Są dwa, e, dwa stopnie do tego. Pierwsza sprawa to jest właśnie wybór e, tego, tych stanów kwantowych, które potrafią przeżyć, e, w, mimo że jest otoczenie. Mhm. I mimo, że to otoczenie na nich bez przerwy patrzy. I tutaj e, 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 o, my, e, e, observers, obserwatorzy, mhm. e, agenci, e, e, nie mamy żadnej roli. E, e, I to, co to otoczenie w teorii w tej koherencji robi, to zaburza. Ono zaburza, ale w sposób selektywny. Są stany, które potrafią przeżyć. Ja to nazwałem pointer states. E, e, Jezus, Maria, 40 lat temu. Pan, pan profesor wyodrębnił eksperymentalnie te stany. Nie, ja eksperymentów nie robię, jestem teoretyk. Mhm. Ale są e, e, piękne jest... eksperymenty, które zostały zrobione. Z dekoherencją jest ten problem. A ja skończę tamtą poprzednią myśl. <laughs> Dekoherencja polega właśnie na tym, że otoczenie odbiera informacji od systemu i odbiera ją selektywnie, w związku z czym pewne stany przeżywają. Z tym, że w dekoherencji to było to. Mm -hmm. Ta e, informacja, która pozwalała przedtem e, na superpozycję została wykoszona, natomiast e, obiekty, które są w Stanach które otoczenie e, e, szanuje i ich nie zaburza, e, mogą przeżyć. To jest dekoherencja. Otoczenie spełniło swoją rolę w dekoherencji. Kwantowy darwinizm idzie dalej. W dekoherencji e, otoczenie po prostu było tym, się mówi po angielsku, dywanem, pod którym się zamiata informację, która jest zbyt kwantowa. Mhm. E, w e, kwantowym darwinizmie. E, zwraca się uwagę na to, że ta informacja jest podzielana nie w jednej kopii, ale w setkach kopii, i my korzystamy tak naprawdę nie bezpośrednio, mierząc coś tam, mhm. z pomiaru bezpośredniego, raczej e, 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 używamy otoczenia. Nie raczej, prawie zawsze. Mhm. W tej chwili e, na przykład. E, e, ty dekoherujesz, bo jest otoczenie, powietrze i fotony. E, ja wiem, jaki, jaki jest twój stan, mhm. jak wyglądasz. E, nie dlatego, że bezpośrednio z tobą jakąś interakcję mam, dlatego, że e, e, te czynniki środowiskowe pozwalają na to, żeby obserwator, czyli pan profesor, mnie nie wiem, no, zaobserwował, pozyskał informacje na mój temat. Jest masa kopii tego, jak wyglądasz, e, która w, e, którą niosą ze sobą fotony. Mhm. E, z tych fotonów ja przecinam swoim okiem, źrenicą swojego oka, malutką cząstkę. I to mi wystarcza, żeby wiedzieć, e, znać stan. Wniosek z tego jest, że jest masa, e, e, jest znacznie większa ilość kopii niż ja je widzę e, rozrzucona wszędzie po wszechświecie, dla wszystkich do zobaczenia. Czyli to co się dzieje, to te stany, które przetrwały dekoherencję, nie tylko ją przetrwały, to jest jakby początek darwinowskiego e, e, przetrwania jakichś tam e, stanów, ale się rozmnożyły. Nie rozmnożyły się dosłownie. Ale informacja o nich została powielona w miliardach kopii, z których my bierzemy cząsteczkę i to nam wystarczy, żeby wiedzieć, co jest grane. Żeby pozyskać informację. Tak? Dlaczego darwinizm? Dlaczego nazwał pan profesor tą teorię kwantowym darwinizmem? Bo jest tam rozmnażanie się. Rozmnażanie się informacji selektywne. Mhm. Jest inne stwierdzenie, twierdzenie w mechanice kwantowej. E, które mówi o tym, że nieznanego stanu e, nie można sklonować. Mhm. I w jakim sensie. I to jest to twierdzenie o zakazie klonowania, tak jest. którego pan profesor też jest twórcą. Między innymi. Między współtwórcą. Tak jest. Ehm... I to twierdzenie właśnie w jakiś sposób ingeruje w ten sposób rozmnażania się. Nie można rozmnożyć tego, co tam było. Rozmnaża się to. O czym decyduje oddziaływanie między systemem e, a otoczeniem? To znaczy, na przykład, e, większość interakcji, większość oddziaływań e, między e, e, wszystkim e, cząstkami elementarnymi, e, ale również większymi obiektami w naszym świecie, zależy od odległości między nimi. Tak to jest i to jest część teorii koherencji że e, Stany, które. E, Zależą od tego, gdzie coś jest, są wybierane. To jest troszkę bardziej skomplikowane, hamiltoniane i tak dalej, nie będziemy w to chodzi, wchodzili, ale w każdym razie wybór tego, co może przetrwać, zależy od, 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 od oddziaływania z otoczeniem. Co jest ciekawe i czego sobie nie zdawano sprawy, dopóki tylko dekoherencja była e, głównym tematem rozmów, e, to jest to, że te same stany. E, które są otoczenie odporne, również są powielane w wielu kopiach, nie ich e, superpozycje. Czyli to, co płynie do nas z różnych obiektów, to jest informacja o poszczególnych stanach, tych klasycznych. Są dwie rzeczy: wybór tego, co może przetrwać, no i to, że to może przetrwać, również znaczy, że można to podzielić w wielu kopiach, bo jakby nie, przetrwa, nie, nie mogło przetrwać jednej próby powielenia, to by, to, by, to by się nie dało go podnieść. Każdy stan w fizyce klasycznej ma swoje od, odzwierciedlenie w fizyce kwantowej? Każdy stan fizyczny klasycznej. można to powiedzieć, można by tam różne zastrzeżenia robić, ale, ale taka jest, taka jest e, e, idea z tym, że co jest istotne i co było właśnie e, problemem, który Einstein podniósł w korespondencji z Bornem, to że na odwrót tak nie jest. Że jest cała masa stanów w momencie kwantowej, których nie widzimy. Czy pana profesora badania zbliżają nas do stworzenia wielkiej teorii unifikacyjnej, a więc znalezienia tego, co łączy fizykę klasyczną z fizyką kwantową? To są dwa różne pytania. To, co ludzie zwykle rozumieją pod, my, pod wielką. My, my pod, ja pod hasłem wielkiej teorii unifikacyjnej no. rozumiem pewien, e, pewną formułę, głęboką formułę matematyczną, która. E, Wskazuje nam punkt styku pomiędzy tym, co klasyczne i tym, co kwantowe. No więc to nie jest to, co by moi koledzy z na przykład z cząstek elementarnych powiedzieli mm -hmm. e, e, na temat tego, co oni rozumieją przez, przez e, e, Grand Plakum. Unified Theory. Mm -hmm. Oni rozumieją przez to e, teorię, która pozwoli z, zjednoczyć, e, z, zunifikować e, wszystkie siły. I ta teoria, że tak powiem, jest. E, znaczy, od tego się zaczęło, że e, e, elektryczność i magnetyzm e, jeszcze w, 200 lat temu e, e, to się dło, udało Maxwellowi zrobić. E, w latach schyłkowych zeszłego, zeszłego stulecia e, elektromagnetyzm z e, tak zwanymi słabymi oddziaływaniami. No i teraz są teorie, które zespalają, unifikują. To, co oni już wtedy zrobili, z, 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 z mocnymi oddziaływaniami. To są te, które mm -hmm. są odpowiedzialne za wiele z tego, co się dzieje w jądrach e, mm -hmm. atomowych. Czego nie ma e, i co się nie udało, i co w jakimś sensie e, e, teoria e, Strun twierdzi, że, e, że chce zrobić, to jest zunifikowanie tych trzech oddziaływań z ogólną teorią względności. Są różne na ten temat opinie, ale to jest inne zagadnienie niż to, które mnie interesuje. Mnie interesuje to, i to jest sprawa, która dotyczy sił, tak. oddziaływania. Mhm. I, i, I to, co mnie najbardziej interesuje, to dlaczego, mimo że mechanika kwantowa pozwala na znacznie więcej stanów niż widzimy tutaj. To, to, co widzimy, to jest to, co widzimy. Mm -hmm. Skąd się to bierze? Jak to wyprowadzić? I to jest ten punkt styku pomiędzy fizyką kwantową a klasyczną? To jest ten punkt styku, który jest między fizyką kwantową a klasyczną. I my go jeszcze nie znamy. W jakim sensie, moim zdaniem, e, e, te dwa kroki, o których już mówiliśmy, teoretycznie, koherencji i kwantowy darwinizm, e, to w dużym stopniu wyjaśniają. Czy chce pan, pan profesor powiedzieć, że jest pan osobą, która znalazła punkt styku pomiędzy tym, co klasyczne, i kwantowe? Ja i moi koledzy. E, tak, ale to jest. E, to nie jest. Nie, nie tyle jest punkt styku, to sposób wynikania. To jest problem, który mnie interesuje. Jeżeli wyprowadzimy punkt styku pomiędzy tym, co klasyczne, i kwantowe, do czego nas to doprowadzi? Po co my to robimy? Mi się zdaje, że z ciekawości. No ale ciekawość to trochę mało. Dlaczego? Znaczy to jest bardzo dużo, teraz posuwa do przodu, ale e, czy na przykład no. znalezienie tego punktu styku spowoduje, że będziemy mogli zajrzeć jeszcze głębiej do mikrokosmosu, tam gdzie odległości pomiędzy cząstkami elementarnymi są. E... Chyba nie, chyba nie. To, to jest bardziej w, w, w gestii e, tego, co, o czym mówiliśmy przedtem, to znaczy e, siły. Wielkiej teorii unifikacyjnej. Bo, bo na tym poziomie e, e, wiemy, jak stosować majkę kwantową. Jak mamy siły i jak wiemy, e, z jakimi obiektami mniej więcej mamy do czynienia, to to, to można policzyć. E, także to jest, e, to co mnie interesuje bardziej, to jest e, to, co się dzieje, dlaczego niektóre obiekty na przykład potrafią istnieć dłuższy czas, w superpozycjach kwantowych. Otoczenie im wygląda, że nie szkodzi, natomiast inne obiekty nie. No i główne pytanie, główna odpowiedź na to jest, jest w sumie trywialna. Jak coś jest bardzo małe, to go bardzo łatwo odizolować, tak żeby nie miało do czynienia z otoczeniem. Mhm. Jak coś jest takie duże, jak te rzeczy, które my widzimy, e, to się nie da. No i to, że je widzimy, to już jest dowód, że się nie da. Zastanawiał się pan profesor kiedyś nad tym, co jest źródłem grawitacji? Bo widzimy skutek. No ona zdaje się mieć wpływ na wszystko to, o czym dzisiaj znaczy, mówimy. Grawitacja to jest, e, gdyby to, e, dam, nie zastanawiałem się głęboko, ale, ale profesor Wheeler na przykład się zastanawiał i dla niego grawitacja to nie jest siła, to jest po prostu sposób w jaki przestrzeń jest zakrzywiona. Rzeczy się poruszają w liniach prostych. Z tym, że poruszają się po liniach prostych w krzywej przestrzeni. No i to, w jaki sposób my to interpretujemy, to jest, jak to widzimy, to jest to, co Newton wymyślił. Z tym, że wiemy, że są już teraz sytuacje, w których teoria Newtona nie wystarcza i grawitacja rzeczywiście ma znaczenie. Wiemy, że, że takie rzeczy jak fale grawitacyjne, które są zupełnie poza zasięgiem, rozważań newtonowskich są, no bo... Nobel sprzed kilku lat. Dokładnie. Z ogromnym wysiłkiem i, 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 i z, z wielkim poświęceniem zrobiony przez kilka... Nie, przez kolaboracji. Mhm. Także, także to, jest, to, są, to są wspaniałe osiągnięcia. No i dzięki temu wiemy bardzo dużo i w związku z tym również się pojawiają pytania. Na przykład czarne dziury, które są widziane w sygnałach fal grawitacyjnych, są trochę nie pasują do tego, cośmy myśleli o tym, jak, jak Wszechświat posłał. Są, powstał. Są za duże. Są w takim przedziale, gdzie, gdzie nie bardzo wiadomo, skąd się wzięły. Może po prostu na samym początku była jakaś forma informacji po prostu, która stworzyła e, Wszechświat. <laughs> Może najbardziej pierwotnym co, e, co istnieje istniało jest informacja po prostu. Co to jest informacja? Jakiś zapis A treści jakiejś. No, na to pytanie znam odpowiedzi, oczywiście. Przynajmniej ja nie znam. No właśnie. Nie, no mi się zdaje, że informacja to jest coś, co jest. E, e, to nie jest kategorią pierwotną, jest kategorią wtórną. Mhm. E, wydaje mi się, że stany kwantowe i to właśnie wynika w dużym stopniu z tego z tego z tych moich rozważań. E, mają potencjał do przekazu informacji i e, mają również potencjał do tego, żeby istnieć. I właśnie e, 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 to, co widzimy, i dlatego, informacja jest w sumie nie bardzo e, e, łatwa do wyjaśnienia. Nie w kontekście Ale... informacji, często no. in interesuje jeszcze jedno zjawisko, które no. istnieje w fizyce kwantowej, które nie mieści się e, naszej świadomości. E, bo jest bardzo obce natury rzeczy, którą znam, a mianowicie teleportacja. O. Jak to jest możliwe, że my jesteśmy w stanie dokonywać jeszcze na niezbyt dalekiej odległości teleportacji, wykorzystując fizykę kwantową? To jest przesyłanie informacji. No, nie będę tutaj bez, bez tablicy i bez, i bez pomocy naukowych próbował opisać tego, co się dzieje, ale, ale, ale można. No. Eee... Czy co, w przyszłości będziemy w stanie teleportować obiekty, jeżeli jeszcze głębiej wejdziemy w fizykę kwantową? Nie przypuszczam. Po prostu ilość informacji, którą by trzeba przesłać. Eee, Klasycznej informacji eee, i, 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 i eee, natura i. I ilość splątania kwantowego między dwoma różnymi e, e, miejscami, w, między dwoma różnymi obiektami e, jest e, nie do przebicia moim zdaniem. To nie, nie jest coś, co się może. E... Co czeka nas dzisiaj najbardziej przełomowego w fizyce kwantowej? Na które środki akademickie patrzeć? Na które badania naukowe e, patrzeć? Co się dzieje? E, najbardziej przełomowego, oprócz Los Alamos oczywiście, i prac pana profesora? No to zależy od, to, od tego, czego się szuka. E, moim zdaniem są bardzo ciekawe doświadczenia, które są stymulowane e, próbą zbudowania komputerów kwantowych. Próbą? Mówi Prób. się, że mamy już komputery kwantowe, tylko Próba, że się mówi. Mhm. Czyli pan profesor należy jak, do tych e, naukowców, którzy można, uważają, że tak... Jak będzie można pójść do sklepu i kupić komputer kwantowy, to się zgodzę. Ale mhm. na razie nie da się i, i, i to jeszcze potrwa moim zdaniem. Na razie to jest e, e, bardzo ambitne i, i dekoherencja jest głównym problemem. Dlatego, że jeśli komputer kwantowy ma coś w miarę dużego policzyć, to musi mieć powiedzmy setki e, kubitów. Setki to już zaczyna być zakres, w którym e, otoczenie jest bardzo ciężko e, odizolować. odizolować. No i to stworzyć jest, te warunki żeby... środowiskowe, o których z mówimy z tym, że, w tym darwinizmie, tak? tak? Z tym, że ja jestem Który... bardzo... właśnie stworzyć, stworzyć, to, stworzyć, stworzyć te układy, które em, pozwolą temu systemowi przetrwać jako system kwantowy, kontrolowany z zewnątrz. Tam jest taka sprzeczność podstawowa, w, 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 którą trzeba przezwyciężyć eksperymentalnie. Z jednej strony chcemy, żeby te systemy różne, które w, mają coś liczyć, oddziaływały ze sobą w, w miarę mocno, w związku z czym, żeby ten komputer w miarę szybko szedł do przodu, a z drugiej strony, jak one oddziaływają ze sobą mocno, to próbują oddziaływać nawet słabo z czymś tam z zewnątrz. I nawet to bardzo słabe oddziaływanie wykoleić może i wykoleja e, e, kwantowe e, procesy, takie jak potrzeba je mieć w, w, e, w kwantowych komputerach. Z tym, że jest troszkę inne podejście do tego, które jest e, ciekawe i które sobie stawia inne trochę zadania. Zamiast e, liczyć, zamiast mieć komputer kwantowy, który Działam coś jak skwantowana wersja komputera klasycznego. Mhm. E, można próbować e, symulować, czy emulować e, różne e, e, dziwne systemy kwantowe. No i to się dzieje, i to, i to e, tutaj e, wyniki są e, bardziej obiecujące i bardziej ciekawe dla mnie, przynajmniej, bo to jest coś, co wiąże. E, e, mechanikę kwantową i, i, i te symulacje, emulacje z um, fizyką ciała stałego. Mhm. Także też tam są bardzo ciekawe różne e, e, eksperymenty. No i w, w, w są różne świetne ośrodki, zarówno w, w Stanach, jak i w, jak i w, w Europie, które, i w innych krajach na świecie, które to robią. Panie profesorze. Jakby pan w oparciu o całą swoją wiedzę i doświadczenie mógł poznać odpowiedź na jedno pytanie, której jeszcze nie zna, dotyczącej natury świata i natury rzeczy. To co by to było? Po co jest wszechświat? Po co jest wszechświat? No, na przykład. To takie trochę bliskie teorii symulacji w fizyce? Chyba nie. Dlaczego jest coś, ani nic? Mhm. To można rozwinąć, dlaczego my tu jesteśmy, dlaczego wszechświat jest taki, jaki jest, ale, ale dlaczego coś zamiast niczego? Czasami się zastanawiam na przykład nad tym, co było przed wszechświatem. Zastanawia się pan. No teraz... więc dokładnie. Dlaczego coś się w ogóle zaczęło? I jak się hmm. zaczęło? Jak się zaczęło? Na to są już teorie i to już jest bardziej specyficzna sprawa i jest e, na przykład teoria inflacji, e, big bang i tak dalej, wielkiego wybuchu. E, e, I to już można, to już jest bardzo konkretne pytanie. A dlaczego w ogóle coś się zaczęło? I ma pan profesor jakąś swoją teorię na to? Nie mam. Nie, no, chodziło o głębokie pytanie. Na głębokie pytanie ciężko jest znaleźć odpowiedź. E, Głębokie prawdy to jest definicja Bora. Głęboka prawda to jest takie stwierdzenie, którego zaprzeczenie jest również głęboką prawdą. A zastanawiał się pan profesor kiedyś nad tym, co stworzyło stałe fizyczne, co stworzyło e, prawa fizyczne? Przecież coś się musiało wydarzyć takiego, że te prawa fizyczne nagle powstały? To jest bardzo ciekawe pytanie i, i, i e, w, bardzo e, wpływowi ludzie. Je sobie zadawali. Na przykład e, to było jedno z ulubionych pytań e, profesora Johna Wheelera, e, który był w jakimś sensie, nie wiem, no, wpłynął bardzo na moją, na moją no, karierę jako fizyk. Są teorie na ten temat też. Jest coś tego, co się nazywa teoria strun. E, według niej może być 10 do 500 różnych wszechświatów. Każdy z trochę innymi prawami fizycznymi. Z tym, że to nie jest specjalnie przekonywujące, bo teoria, która nie przewiduje tego, co naprawdę mhm. e, się tutaj dzieje, a teoria Strun miała takie ambicje, ale na razie się nie spełniły. Z takich pytań fundamentalistycznych mam jeszcze jedno pytanie. No. Czy rozwój fizyki pozwoli nam kiedykolwiek odpowiedzieć na pytanie, jak z materii rodzi się świadomość? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ale jeszcze wrócę do, do, do teorii strun. Um, ona się tak zaczęła naprawdę e, e, bardzo przyspieszyła, że tak powiem, w roku e, 83. To jest ta tak zwana druga rewolucja teorii to strun. To jest chyba nawet pierwsza rewolucja. Mhm. E, dwóch profesorów, e, John Schwartz i, 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 i Green z, z Cambridge, Schwartz był na Kaltece. E, e, dowiedli, że teoria strun jest skończona. No i to było bardzo ciekawe. No tylko, że problem był w tym, e, że ona była w e, liczbie wymiarów e, nie 3 plus 1, tak my myślimy, że żyjemy, tylko więcej. No i profesor Schwarz dawał wykład. E, profesor Feynman siedział w pierwszym rzędzie i jak profesor Szwarc doszedł do tego, że no tam 11 i tak dalej i tak dalej profesor Feynman tak wyraźnie ale z przekąsem powiedział niektórzy ludzie nie zwracają uwagi na eksperymenty a wracając do tej świadomości jak z materii rodzi się świadomość choć niektórzy uważają, że jest wprost na odwrót, że to świadomość rodzi materię no ale jest sztuczna inteligencja w jakim stopniu sztucznej inteligencji można przypisać świadomość można. jest Turing, nie wiadomo nie wiadomo. Nie wiadomo, nie wiemy, co jest świadomość. Dopóki nie, nie, nie wyjaśnimy sobie tego, co to jest świadomość, e, to nie będziemy mieli za bardzo e, jak zadać tego pytania w sposób precyzyjny. Panie profesorze, jesteśmy w Los Alamos. Jesteśmy. <laughs> jesteśmy. Jak się pan profesor tutaj znalazł? No dostałem ofertę i przyjechałem. Oferta była bardzo dobra. E, moim szefem był, był e, pierwszym, był wspaniały człowiek. Stirling Colgate, Colgate tak ta pasta do zębów i to mhm. jest ta rodzina. Mhm. Człowiek, który zrozumiał pierwszy, jak supernowe działają, który latał samolotem, pilotem do, 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 do końca życia. Jak przyjechałem tutaj e, e, widziałem, jak przejeżdżałem koło lotniska, też jeszcze pewnie przejeżdżali. Przejeżdżaliśmy. No, e, jeden, jeden samolot z dwoma rakietami pod skrzydłami, mały taki mm -hmm. <noise> Cessna. no i to było z Télinga Po co mm -hmm. te rakiety? On wlatywał do środków do środku Tornada, i te rakiety robiły pomiar ciśnienia prędkości powietrza i innych parametrów, które on później. E, używał, żeby wyjaśnić działanie tego. I on to wystrzeliwał. Mhm. I, to, I to na którym z jego, z jego urodzinowych przyjęć e, widzieliśmy e, e, film, który nakręcił z kabiny. No i to było przerażające. No. <śmum> ten, sam, ten samolot e, e, malutki mhm. był rzucany w sposób no no, tak, we wszystkie, wszystkie, brutalny we wszystkie strony. No i on w końcu coś odpalił. To się odbiło niestety zbyt daleko od, od centrum na jego, na jego gusta, w związku z czym leciał jeszcze trochę dalej i w końcu strzelił i wycelował. Także. I, sam, tak. I to był człowiek z olbrzymią fantazją, e, bardzo inteligentny, bardzo oczytany. E, no i wspaniały, wspaniały, wspaniały szef. I to tutaj rozpoczął pan swoje badania. To jeszcze muszę zapytać. Nie, dlaczego? rozpocząłem badania naprawdę w Teksasie jeszcze. Mhm. Tam, gdzie, gdzie profesor Wheeler był. Mentorem? W jakim sensie. Także on był tym, który wtedy się mówiło o tym, że meńka kwantowa to już tutaj się niewiele da zrobić. To już jednak było przez ponad pół wieku dobrze i, i, i wszystko, co można zrozumieć, ludzie zrozumieli. A te pomiary, te sprawy typu. Teorii pomiaru czy zrozumienia klasyczności w wszechwiecie kwiatowym. Te, te, te um, pytania e, mówiono, że to jest e, strata czasu i e, że to jest na pewno gwóźdź do trumny e, e, kariery. E, profesor Rubier był innego zdania. E, przez, przez dwa lata prowadził seminarium, kurs na którym właśnie o tym my mówiliśmy i to w taki bardzo podstawowy i z fantazją sposób. Z jednej strony była analiza tego, co Bohr napisał, liczenie rozwiązań równania Schrödingera w różnych wypadkach. Wtedy na przykład bardzo ciekawym problemem była próba zbudowania Anten do e, 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 fal grawitacyjnych. Mhm. No i tam wchodziło w grę właśnie e, e, próbowanie opisu kwantowego dużych obiektów, bo to, żeby ta fala grawitacyjna mhm. coś, coś ruszyła, to musi być to w miarę duże. Także, także były takie problemy, które właśnie były, że tak powiem, e, e, nie tylko interpretacyjne, ale miały praktyczne znaczenie. Były takie, które wprowadzały ten temat związku między klasycznością i kwantowością. No I które pan kontynuuje. I które ja kontynuuję, z tym, że on był również bardzo e, 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 że tak powiem, otwarty na, na różne pomysły, i, i bardzo. Em, na przykład jednym z, jedną z lektur były e, e, artykuły Piaget. Nie wiem, mm -hmm. czy. E, tak. No, no to jest psycholog. E, e, chyba szwajcarski, który się interesował tym, w jaki sposób e, odbicie świata tworzy się u dzieci. No więc kwestia była taka, czy możemy się coś z tego nauczyć. Mhm. Także to było bardzo e, szeroko e, e, postawione zagadnienie, z tym, że z drugiej strony, e, jak się mówiło różne rzeczy z fantazją, to je później, później trzeba było ocenić brutalnie. Mhm. Jedną z, 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 z moich. E, Chyba najbardziej e, 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 formatywnych e, e, doświadczeń to było to, jak prof. Wheeler, Wheeler po godzinie jakichś rachunków stwierdzał, że gdzieś tam po drodze coś poszło nie tak, albo że, było, że, zna, e, e, że, że założenia były nie takie. Wtedy e, zamiast e, e, się usprawiedliwiać, Brał kredę, przekreślał tę tablicę, tak. Chwopi, wszystko nie? podstaw. I, i napisał i pisał wrong, <grym> źle. <grym> Także to że, to, że się jest wielkim naukowcem, to nie znaczy, że człowiek nie może błądzić. Że wręcz po to, żeby coś zobaczyć, trzeba błądzić. Z tym, że trzeba się zdać sprawę w którymś momencie, że się weszło w. W ślepą uliczkę. Wisława Szymborska w swojej mowie noblowskiej, zupełnie nieznanej zresztą w Polsce hmm. e, mówiła dokładnie o tym nie wiem. Gdyby Maria Kilskodowska nie powtarzała sobie nie wiem, nie zdobyłaby Właśnie. dwóch nobli. E, e, mówiąc o tym, że też o sobie, że gdyby nie ona, która zadawała sobie, zadawała sobie w stop takie zdanie nie wiem, nie doszłaby tu, gdzie jest, czyli do Sztokholmu nie odbierałaby literackiej. Nagrody Nobla, to nie wiem, doprowadziło pana profesora do tego miejsca, w którym jest teraz? Nie wiem. <laughs> wiem, że przerywam wam oglądanie wywiadu, więc bardzo krótko. Jeśli interesują was treści, które tutaj udostępniamy, możecie wesprzeć nasze działania, wspierając nas na Patronajcie. Mam pytanie o to, czy no. doszedłby pan profesor do tego miejsca, w którym jest teraz, gdyby te wszystkie badania naukowe były podejmowane w Polsce? To jest bardzo ciekawe pytanie, które nie potrafię odpowiedzieć. Chyba nie. I to chyba nie, na, nie dlatego, że... Znaczy wykształcenie w Polsce odebrałem świetne. Do magisterium. I wydaje mi się, że wtedy tak było, teraz chyba jest lepiej, że do poziomu magister, magistra człowiek się bardzo mógł, dużo mógł nauczyć. Poza tym ja miałem i jeszcze tą zaletę lub, lub, lub przeszkodę w kształceniu się, że ja byłem studentem na AGH. Jednym z moich wykładowców profesor Miansowicz, to jest nestor nauki polskiej, bardzo wielki człowiek. Ale przez ulicę był UJ. Teraz niestety UJ fizykę Moja przeniesi... Moja Alma Mater. Proszę? Moja Alma Mater. A, no właśnie. No, ale, ale kiedy kończyłeś? W 2009 roku. No to jeszcze na starych, na starych pieleszach, tak? Tak, oczywiście. No, no więc tam, tam było strasznie fajnie. No i to było przez ulicę zajecha. Czyli myśmy chodzili na, na wykłady z kolegą. Um, nawet bardziej matematyka niż fizyka, bo, bo, ale jedno i drugie. I tu i tam. No i to było strasznie fajne. E, i, i, I były różne style i tak dalej. E, e, także, także, ale, ale to, co, to co wtedy ciągle czułem i dalej czuję, to jest właśnie to o czym, e, to że nie wiem. No ignorancja jest, i poza ignorancja jest w jakimś sensie też bardzo, e, ignorancja skazuje człowieka na oryginalność i to jest, <śm> Wskazuje go na błędy też, ale, ale, ale jak się idzie po konsekwentnie, jak się człowiek potrafi e, e, przyznać do błędów i zrozumieć, gdzie zbłądził, e, to jest to bardzo dobre doświadczenie i, i, i to jest bardzo dobre podejście do życia. Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o stygnięciu wszechświata, a tak naprawdę konkretnie o mechanizmie e, kybel żurek, którego pan profesor jest e, e, współtwórcą. E, co ten mechanizm opisuje? No, więc e, początek jest Tom Kibble. To był wspaniały człowiek, który naprawdę powinien dostać e, Nobla e, razem z Higgsem. Mhm. On wymyślił to, co Higgs wymyślił, i, i, i prawie dokładnie w tym samym czasie. Z tym, że miał nieszczęście, że opublikował to w, w, w artykule, który było pięciu współautorów. No i kobieta Nowloski w, 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 w tej sytuacji nie bardzo wie, no tak, Co i, zrobić? Jak, się, jak się zachować. To był profesor Imperial College, Scott. Kosmolog, który pierwszy zaczął się zajmować, że tak powiem, sprawami na, na, na granicy między teorią cząstek, fizyką, fizyką wysokich energii i kosmologią. No i pytanie, które on sobie zadał, to jeśli wszechświat po Big Bang e, stygnie, bo musi, to wiadomo, że z tych teorii, które już mamy, któreśmy mieli wtedy, to się to aż tak nie zmieniło, będą przejścia fazowe. Te przejścia fazowe e, mają do siebie to, e, że e, e, co się dzieje, to jest tak zwane łamanie symetrii. Przejście fazowe to jest na przykład to, co się dzieje, jak krystalizuje się coś, na przykład nawet woda. Mhm. W tej wodzie kryształki wybiorą sobie jakieś tam kierunki w przestrzeni. Kryształy przestrzenne. Z tym, że w fizyce wysokich energii to jest trochę tak, że w różnych miejscach złamanie symetrii wybiera trochę inne prawa fizyczne. To jest nie. Tak naprawdę, bo mega kwantowa tam wszędzie dalej chodzi, mhm. ale e, są troszkę inne e, e, masy cząstek i tak dalej. Kwestia jest taka, e, że e, jak to się dzieje, e, e, że teraz ten nasz wszechświat pod tym względem e, jest e, w miarę równomierny. E, te wybory różnych. E, Możliwych symetrii nie wpłynęły na to, co się teraz dzieje. A powinny dlatego, że, to, i to jest to, co pan, pan e, e, czy profesor Kiebel pokazał, że jeśli e, wsadzimy te parametry, które wiemy, że są obowiązują we wszechświecie i każda teoria praktycznie, która, która e, cząstkę, cząstki elementarne opisuje, to to, co się stanie, powstaną tak zwane defekty topologiczne. Mhm. Defekty topologiczne e, to jest. To, co się dzieje, kiedy e, nie można złamanej symetrii uzgodnić bez e, 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 zrobienia jakiejś dziury w ciągłości tego, co się dzieje. Przykład na Ziemi różne sfery czasowe. Mhm. Jeśli jesteśmy tutaj, na przykład pan jedzie z San Francisco, przyjeżdża, tu jest inna strefa czasowa, tak. wróci pan do, 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 do e, San Anglese, Francisco akurat. przez Los Angeles, e, e, to e, wróci pan do swojej strefy czasowej i po drodze wszystko było ciągłe. Nie było żadnego problemu. Mhm. Natomiast gdyby pan był na biegunie, pojechał tą samą odległość, ale dookoła bieguna, mhm. to byłoby miejsce wewnątrz tej drogi, którą pan zakreślił. W którym nie można by było tego czasu zdefiniować, bo to jest biegun. Bo to jest biegun. No więc to jest to, co jest defekt topologiczny. Nie można symetrii zdefiniować, bo dookoła są symetrie, które w sposób ciągły ją otaczają i nie, mhm. nie pozwolą się temu miejscu, to jest defekt topologiczny, mhm. e, uciec. Te defekty topologiczne, w związku z tym, że one nie mogą uciec, są bardzo stabilne. Poza tym mają energię, E, związaną z łamaniem symetrii, czyli to były bardzo ciężkie cząstki, tak zwane monopole. Te monopole by e, zdominowały ewolucję Wszechświata i ten nasz Wszechświat nie wyglądałby tak, jak wygląda. Więc kwestia, byłaby, kwestia była tego, co z tym zrobić. E, między innymi teoria e, inflacji została wymyślona na to, żeby te defekty topologiczne rozpuścić. Mhm. Bo jeśli to przejście, które je tworzy, jest przed inflacją, to rozjeżdżanie się wszechświata po prostu rozpuszcza je na tyle, że nie musimy ich, ich, ich widzieć na co dzień. Z czego ja sobie zdałem sprawę, to jest to, że eksperymenty, które to pokazują, można zrobić i gęstość tych efektów można przeliczyć w tym, co się robi w laboratorium. W ciekłym helu, ale teraz to się robi w różnych, w różnych miejscach. I Między innymi to, o czym mówiliśmy przedtem, to jest te symulacje, które można robić za pomocą kwantowych komputerów, które nie działają tak jak komputery e, klasyczne, e, e, to, jest, e, to są eksperymenty na temat tego, ile takich defektów powstaje przy przejściu przez. Mhm. przez bo można takie e, w tych komputerach e, kwantowych symulować takie przejścia fazowe. Co nam dzisiaj daje opisanie tego mechanizmu, albo nawet przewidywaniu tego, co będzie dalej z naszym wszechświatem? Mi się znaje, że to jest, to, co jest ciekawsze, bo, bo, bo ja zawsze lubię, żeby eksperymenty mi mogły powiedzieć, że nie mam racji, e, że to daje w, w kontekście właśnie eksperymentów laboratoryjnych bardzo konkretne przewidywania. Po prostu przechodzi się przez przejście fazowe w w różnych miejscach. Bose-Einstein, Kondensat, to co, mhm. co, 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 co Krzysiek Sacha robi w Superfluitylium. W, super w no Uniwersytecie Tak, jest w Superfluitylium, w, w, w różnych innych miejscach. Wyodrębniając kryształy czaso, czasowe, czasoprzestrzenne. Tak jest. Um, I e, można przewidzieć, ile tych defektów tam będzie. Mhm. Te defekty mają e, bardzo dużą rolę w. E, e, tego jak się zachowuje materiał, który został w ten sposób stworzony. Panie profesorze, dziękuję za pana pracę, za tą rozmowę i za wszystkie tematy, które tutaj dzisiaj poruszyliśmy. Dziękuję za przyjazd. Dzień. Bardzo mi było przyjemnie.